Witam wszystkich widzów wideopodręcznika realizowanego w ramach Akademii Orange. Dzisiaj zajmiemy się takim fajnym tematem, a mianowicie projektowaniem obwodu PCB. Na początku chciałem przedstawić Wam, w którym programie będziemy to realizować. Jest to program Eagle w wersji 6.3.0 Lite. Lite nam mówi o tym, że jest to wersja darmowa, w pełni funkcjonalna, jednak jedynymi ograniczeniami jest to, że obwód może mieć określone tylko wymiary maksymalne. Więcej informacji na temat samych wymagań czy dodatkowych źródeł można szukać na stronie producenta tego oprogramowania. Jest to strona CatSoft USA. Mamy właśnie symbol tutaj tego programu. Możemy tutaj skorzystać z tutoriali, które są niestety w języku angielskim, ale w dzisiejszych czasach język jest akurat tak popularny, że powinno się go znać. W dziale Downloads możemy ściągnąć oczywiście tutaj oprogramowanie za darmo w tej wersji Lite, o której powiedziałem. Wszystko tutaj jest opisane, jakie są właśnie ograniczenia co do korzystania. Dodatkowo, o czym potem jeszcze pokażę, można ściągnąć biblioteki do tego właśnie programu, jeśli ich nie ma zawartych standardowo w zainstalowanym programie, to można tutaj szereg różnych układów, które są nam potrzebne, znaleźć. Tutaj ludzie dodatkowo też wysyłają i jest taka właśnie społeczność, na którą można liczyć. Oprócz wersji angielskich są też właśnie fora poświęcone temu programowi. Wiele schematów można znaleźć w programie Eagle, więc tutaj raczej nie będzie problemu z wdrożeniem się w ten program. Ja dzisiaj chciałbym przedstawić, jak stworzyć pierwszy taki prosty schematik. W pierwszej części będzie to schemat, w drugiej będzie zrobiony layout, czyli poprowadzenie ścieżek, ułożenie elementów na płytce. Więc możemy zacząć. Zaczynamy od File, New i schemat chcemy stworzyć, więc stworzymy schemat. Zmaksymalizujemy sobie. I mamy obszar do tworzenia schematu. Podstawowe tutaj funkcje, które pokrótce omówię. Najczęściej używane jest Move, Copy, Mirror, Rotate, Group, Change, Delete i Add. Add to jest tego, to jest do dodawania właśnie elementów. Bardzo, bardzo potrzebne. Bez tego nie dalibyśmy sobie rady, ponieważ jakoś elementy musimy wyszukać na właśnie i położyć na schemacie. Zaczniemy może od tego, że będą potrzebne nam na pewno stabilizator i układ mostka H, ponieważ będzie to robot, który będzie reagował na przełączniki krańcowe, będzie, jeśli ten przełącznik zostanie przełączony, na przykład przy zderzeniu z jakimś obiektem, kierunek obrotów silnika będzie się zmieniał na przeciwny. Przy takim założeniu będziemy właśnie poszukiwać L293D. To jest mostek. Mamy tutaj właśnie, jak wygląda on na schemacie i jak on wygląda na layoutie na PCB. Tutaj jest akurat element przewlekany. Jeśli byłby to element SMD, nóżki by były w kolorze czerwonym. My zrobimy płytkę w
jako THT, czyli przewlekane, w technologii przewlekanej. Klikamy OK i możemy teraz taki układ położyć na schemacie. Można od razu położyć następny, jednak nas interesuje tylko jeden, więc naciskamy Escape, wracamy do wyszukiwania i teraz po naciśnięciu Enter znowu nam wraca do wszystkich elementów. Chcemy znaleźć stabilizator. Widzimy, tutaj jest bardzo dużo tutaj do wyboru tych elementów. Czasami bardzo czasu zajmuje nam znalezienie. Jednak jeśli ktoś będzie miał wprawę, to potem bardzo szybko można znaleźć to, co nas interesuje. Teraz wybieramy stabilizator. Będzie to stabilizator 5-woltowy. Widać, że mamy różne obudowy. To jest na przykład to samo, tylko w pozycji leżącej. Ten jest w pozycji stojącej. To jest widok z góry. I mamy trzy nóżki. Wejście, czyli napięcie wyższe niż 7 V. Wyjście to jest 5 V i masa. Taki prosty stabilizator liniowy. Klikamy na niego dwa razy i możemy go położyć tutaj. I mamy dwa układy scalone, które są nam na pewno niezbędne do działania, jednak same nie będą działały. Musimy teraz rzucić do tego na pewno znaczniki GND, napięcia zasilającego i napięcia 5 V, które jest standardem przy zasilaniu takiego mostka. Aby znaleźć takie właśnie znaczniki, szukamy supply. Mamy plus 5 V. To będzie na wyjściu do VCC1. Masa GND. Masa. Możemy sobie od razu skopiować kilka razy. Oraz napięcie wejścia. To może być różnie, dlatego na może być to 7 V, 9 V, 11 V. Jednak niezbyt dużo, ponieważ ten stabilizator będzie się grzał. Damy tutaj znacznik VDD. Standardowo tak oznaczane jest napięcie wyższe właśnie niż 5 V. I teraz możemy to na przykład połączyć linią. Tutaj mamy właśnie ten draw lines, wire. Połączymy sobie 5 V. Teraz tak. Oprócz takiego połączenia będziemy potrzebowali jeszcze skopiować tutaj napięcie zasilania silników, czyli to napięcie wejściowe bezpośrednio. Do tego użyjemy funkcji copy. Położymy to w ten sposób. Prawym przyciskiem myszy możemy sobie obracać. Jeśli damy move, klikamy na element i prawym przyciskiem myszy możemy obracać. I połączymy sobie. Tak. Teraz widzimy, że mamy tutaj 4 punkty GND. To teraz możemy też sobie te punkty GND od razu połączyć. Obracamy prawym. Przenosimy. I łączymy wire. Jeśli chcemy skończyć linię, to naciskamy Escape. I tutaj ważna uwaga. Mamy taki element jak junction. Jest to taka kropeczka, która nam określa miejsca przecięcia. Jeśli linie się przecinają, czyli mamy 3 punkty styku minimum, to wtedy zaznaczamy, że tutaj jest połączenie między tymi 3 punktami. Dla pewności warto to robić, ponieważ potem może na schemacie się okazać, że brakuje nam jakichś połączeń. Linie się przecinają, ale nie ma połączenia między nimi. Teraz będziemy potrzebowali oprócz tych elementów na pewno wtyczki, to będą dwupinowa na zasilanie, plus i minus, dwa razy dwupinowa na silniki oraz
trzypinowe na krańcówki. Przeważnie krańcówki są właśnie z trzema pinami i na nich będziemy sobie przełączać plus 5 V na linie sterujące, bo w mostku mamy 4 linie sterujące, dwie dla jednej, dla jednego silnika i dwie dla drugiego. Są to 4A i 3A i 2A i 1A. To są linie sterujące. I będziemy przełączać sobie na krańcówce albo 5V na 1A, albo na 2A, w zależności od położenia. I tak samo z drugiej strony. Wyjścia 1Y, 2Y, 4Y i 3Y są to wyjścia do silników i do nich podłączamy bezpośrednio wtyczki, które zaraz znajdziemy. Dajemy ADD i szukamy sobie wtyczek. Wtyczki będą w konektorach. Konektorach jest troszeczkę tych wtyczek różnych, różnego rodzaju, rozmiarów. Możemy wybrać takie proste. O, mamy trzypinowe. To będą do przełączników krańcowych. Teraz dwupinowe poszukamy. To już są coraz większe. Tu widzimy, są wtyczki złącza w SMD, ponieważ są na czerwono pady pokazane. Mamy dwupinowy. I dwupinowy, tak jak mówiłem, będzie do zasilania i do silników. Mamy połączone. W ten sposób sobie teraz połączymy wyjścia do silników. I teraz zrobimy jeszcze układ zasilania. Tutaj mamy taki mały błąd, ponieważ zasilanie nie będzie cały czas podłączone do stabilizatora. Musimy tutaj zrobić jeszcze dodatkowo włącznik i poszukamy go. Będzie on w bibliotece Switch. Switch. Mamy bardzo dużo też tutaj tych przycisków. Możemy sobie strzałeczkami szukać. Taki standardowy. Odsuniemy trochę wtyczki. Tak, i pamiętamy o kropce. Trochę wyżej przesuniemy. To jest taki standardowy przełącznik hebelkowy, dźwigniowy. Można go nabyć, dosyć popularny jest, można go nabyć w sklepie na przykład elektrycznym z lampami. I no, będzie pasowało idealnie tutaj do tej płytki, ponieważ jest on, ma wyprowadzone piny przewlekane. Oprócz takiego tutaj schematu będziemy jeszcze potrzebować
kondensatory. Są to elementy bardzo potrzebne, ponieważ one wygładzają, filtrują nam napięcie. Dwa rodzaje kondensatorów będą potrzebne. Są to kondensatory elektrolityczne, czyli spolaryzowane o większej pojemności, i ceramiczne o bardzo małej pojemności, filtrujące bardzo drgania o wysokich częstotliwościach. I poszukamy sobie. Jest taka uniwersalna biblioteka RCL. I tu mamy i kondensatory, potencjometry, rezystory. Rezystory, które też nam będą potrzebne. I możemy poszukać RCU. Są tutaj kondensatory ceramiczne. To jest symbol kondensatora ceramicznego. W różnych również rozmiarach. Tutaj mamy, jaka jest rozstaw nóżek, 5 mm. I rozmiar obudowy 7,5 na 7,5 mm. Nam będzie potrzebny trochę mniejszy. O, 2,5 mm rozstaw nóżek. I połączymy sobie go tutaj. Jeden. I jeden na samo wyjście. Dodatkowo skupujemy sobie masę GND. Tak. I jeszcze damy po kondensatorze ceramicznym. To jest CEPOL EU, European Standard, symbole europejskie. O, widać, tutaj mamy w SMD kondensator, ale nas interesuje przewlekany. O, i również tutaj w różnych rozmiarach. Podana jest średnica 6 mm, rozstaw nóżek 2,54 mm. Weźmiemy sobie taki większy. Może 5 mm. Raz i dwa. Rozciągniemy trochę sobie ten układ zasilania. Do tego zrobimy, zaznaczymy wszystko. Klikniemy prawym. Dajemy Move Group. Możemy to rozciągnąć. Będzie nam to potrzebne po to, żeby sobie podpisać, jakie wartości planujemy zastosować w robocie. Wpisujemy tutaj, prawym klikamy na element, dajemy value i możemy wpisać, że to będzie 220 mikrofaradów, na przykład 10 V. O, widać, jeszcze się nam nie mieści. Może to ręcznie lub tak jak poprzednio przesunąć całość. 2 value, to wpiszemy 100 nanofarady. Oprócz kondensatorów będą jeszcze potrzebne rezystory i diody LED, chociaż będą to elementy opcjonalne, jednak warto by było zwizualizować, jak się będą przełączały nasze obroty silników, kierunek obrotów silnika, więc dodamy sobie po 4 diody i 4 rezystory do sygnalizacji działania robota. Więc zaczniemy od rezystorów, ponieważ mamy już tutaj otworzoną tą bibliotekę RCL. Mamy REU i znajdziemy sobie kondensatory, boże, rezystory. O, takie. Mamy 0,207, 7,5 mm rozstaw nóżek. I klikamy, będziemy potrzebować 4. Raz, dwa, 4, potem jeszcze je ułożymy, to przesuniemy do tyłu, i diody LED. Diody LED.
nawet poszukam. Możemy wziąć 5 mm. Będą dobrze widoczne. Jest tu też trochę tych. Jest 5 mm. I masa pociągniemy to tak. Teraz do linii sterującej i do złącza. I to również w drugą stronę działa, czyli tu. Złącza. Ustawimy równo. Oczywiście tutaj w miejsce przecięcia kropki. I z drugiej strony również to samo. Trochę klikania jest, ale się już potem bardzo szybko tworzy. I musimy jeszcze podpisać, jakie wartości tych rezystorów tutaj dajemy. To jest taka informacja dla nas. No. Tu wpiszemy 1 kilo. Tu też. Do diody to jest tak w sam raz. Przy 5 V prąd diody będzie diody będzie równy 5 mA. I jeszcze jedno, co nam brakuje, to zasilanie tutaj 1-2 enable i 3-4 enable. Są to złącza, na które, jeśli będziemy podawać sygnał PWM z mikrokontrolera, można by było wtedy sterować prędkością tych silników. Tutaj mamy możliwość albo podłączenia 0, albo 5 V. Jeśli podłączymy 0 masę, w tym przypadku tutaj GND, znacznik, to wtedy silniki się nie będą kręciły, musi być 5 V. Także skopiujemy sobie 5 V. Tu i tu. Tak. Tutaj jeszcze przesuniemy trochę bliżej. Tak. I brakuje nam jeszcze podłączenia tutaj do środkowej nóżki. Będzie to również znacznik 5 V. No teraz będzie za blisko. I teraz tak, ten schemat będzie działał w ten sposób, ten robot, że mamy trzy piny do krańcówki. Jeśli przełączymy sobie między tymi dwoma pinami, które będą zawsze zwarte, dwa z nich będą zawsze zwarte, przeważnie jest to środek i zewnętrzny, i tu będzie podawane wtedy 5 V i będzie się paliła ta dioda, czyli jeden silnik będzie kręcił się w drugą stronę, a tutaj będzie podłączone do masy. Czyli tu się będzie pojawiło 0 V i tak samo będzie w drugim przypadku. Czyli oba silniki będą po załączeniu zasilania, będą się kręcić, robot od razu będzie startował. Jeśli się przełączy krańcówka, czyli zewrze się środek
z zewnętrzną, tutaj drugą nóżką, to wtedy tutaj się pojawi 0 V, a tu 5. I wtedy będzie się silnik obracał w drugą stronę. I tak samo tutaj będzie działało. Dlatego ten robot będzie, jeśli trafi w ścianę, to prawdopodobnie będzie się właśnie obracał, jechał znowu do przodu, dopóki nie przy tego nie natrafi na coś innego. I to by było właśnie na tyle w pierwszej części programu Eagle. Są to podstawowe takie funkcje, które możemy tutaj zaprezentowałem, które są niezbędne do stworzenia właśnie takiego schematu. Są tutaj jeszcze takie dodatkowe, ale to już mało znaczące dodatki, jak dopisanie na przykład tekstu, układ zasilania. Możemy wpisać, podpisując sobie. No i tak wygląda właśnie taki prosty schemacik robota, jeśli go złożymy. W drugiej części zrobimy layout, to będzie można już nim się pobawić. Polutować części i bez mikrokontrolera taki robot już będzie działał.